Nadchodząca doba z kontynuacją upalnej aury, tropikalny żar dosłownie poleje się z nieba, ale nie tylko. Pogoda będzie dynamiczna. Klaudia Wiśniowska, dobry wieczór. Tak to właśnie bywa w takich warunkach. Niskie ciśnienie w południe wyniesie 997 hektopaskali. Uwaga, wiatr chwilami może osiągnąć do 50 km na godzinę. W drugiej połowie dnia słupki rtęci sięgną nawet 32 stopni w cieniu, a na słońcu dodatkowo będzie o kilka stopni więcej. Spodziewamy się gwałtownych wyładowań atmosferycznych z intensywnymi opadami, a nawet gradem, no i silnym wiatrem. Warto zabezpieczyć to, co może ulec zniszczeniu, a ze względu na wysoką temperaturę pamiętajmy o piciu wody. Dobranoc.